Dziękuję bardzo. Panowie premierzy, szanowni państwo, kiedy po raz pierwszy byłem w Krynicy, kiedy w Polsce prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, to już dawno temu. Bardzo się cieszę, że jestem tu ponownie. Jestem zadowolony, bo mogę króciutko omówić trzy tematy, które uważam za ważne. I będę mówił o tych sprawach z punktu widzenia kraju, który jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i który należy do strefy euro. A przy okazji, szanowni państwo, Słowacja nigdy nie żałowała swojej decyzji o wstąpieniu do strefy euro i nawet przy obecnych trudnościach widzimy, że wspólna waluta jest dla nas korzystna w Słowacji i powtarzam te słowa za każdym razem. Trzy tematy, o których chcę mówić, to następujące rzeczy. Po pierwsze, to nasze wysiłki w Słowacji i na poziomie europejskim dotyczące waluty. Po drugie, usprawnienie rynku pracy, zwłaszcza dla młodzieży. I trzecie wreszcie architektura, przyszła architektura Unii Europejskiej. Te przejściowe środki przyjęte na poziomie unijnym spełniły swoje zadanie, ale byłoby naiwnym sądzić, że to było doskonałe rozwiązanie dla każdego. Ale udało się określić podstawowe źródła problemów i szczyt europejski w czerwcu i w październiku ubiegłego roku doprowadziły do kolejnych działań. Wiele elementów tych puzli zostało już uregulowanych. Mamy kompakt fiskalny, mamy rozwój rynku, mamy rozwój miejsc pracy i wdrażamy środki w dwóch głównych kierunkach. Po pierwsze, dotyczy to radzenia sobie z kryzysem, czyli konsolidacja finansowa, a po drugie wsparcie wzrostu gospodarczego. Żeby skonsolidować finanse publiczne i żeby zagwarantować rozwój państwa, myśmy wprowadzili zmiany konstytucyjne, czyli takie ograniczenie na poziomie 60% zadłużenia czy długu publicznego. W 2012 nasz skumulowany dług publiczny wynosił 54,9% PKB. I powtórzę to, co powiedział polski premier, że przeciętny dług w Europie przekraczał 85% bądź był wyższy. W 2012 roku udało nam się obciąć deficyt budżetowy i w tym roku zamierzamy również spełnić progi deficytu, czyli zejść poniżej założonego poziomu. Myśmy podejmowali decyzje zarówno dotyczące wydatków, jak i opodatkowania i te wysiłki nie skończą się w roku 2013. Czy jesteśmy gotowi, żeby ustalać dziś tempo zmian w roku 2013 i następnych? Przyjrzenie się naszym finansom publicznym przez OECD doprowadziło do wniosków, że wysiłki, któreśmy podjęli i te, które zaplanowaliśmy, powinny doprowadzić do założonych celów. Konsolidacja wysiłków zwraca uwagę na inne bardzo ważne wydarzenia. Te same zasady muszą być stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Jeśli byśmy mieli elastyczność dotyczącą konsolidacji finansowej, to taka elastyczność musi dotyczyć każdego kraju, każdej gospodarki. Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, musimy się uczyć na historii. Pakiet wzrostu 60-krotnie nie mieliśmy naruszenia tego paktu
i nie było żadnych konsekwencji. Jest oczywiste, że prowadziliśmy zbyt liberalną politykę wobec naszych krajów. Bo najpierw przyjmujemy przepisy i te przepisy muszą być egzekwowane. A również my w poszczególnych krajach musimy stosować się do przepisów, które sami ustanawiamy. I jeśli chodzi o skumulowany deficyt budżetowy, który w 2009 był na poziomie 6,5, zmniejszył się w roku 2012 i zbliża się do progu ostatecznego w tym roku. Oczywiście zakładamy, że rynki się uspokoją, że stopa procentowa będzie spadać z tych wartości szczytowych i wydaje się, że wskaźniki ekonomiczne pokazują, że już pod koniec tego roku możemy oczekiwać poprawy. I znowu mogę tylko potwierdzić i to, co powiedział mój przyjaciel Donald Tusk, sytuacja jest lepsza. Państwo w Polsce, my na Słowacji mamy na poparcie tych poglądów konkretne dane dotyczące wzrostu gospodarczego, dotyczące poziomu zadłużenia i Słowacja w sensie gospodarczym, politycznym jest państwem stabilnym i jestem z tego dumny. Konsolidacja fiskalna nie może ignorować innych ważnych aspektów gospodarki. Takim czynnikiem jest na przykład bezrobocie. I to mówimy o bezrobociu i w Europie, i na Słowacji, i w świecie. Mamy w tej chwili na pewno niedopuszczalny poziom bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia wśród osób młodych. My będziemy wdrażać te inicjatywy, które tworzą młodzieży nowe perspektywy. W zeszłym roku już wykorzystaliśmy fundusze unijne, żeby zrestrukturyzować rynek pracy. Wydaje się, że w przyszłym roku uda się zrobić jeszcze więcej. No i teraz trzeci z moich tematów. To jest przyszłość integracji unijnej. I jaką rolę odgrywa w tym Słowacja? Jak Państwo wiecie, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji przygotowali strategię, która uwzględnia tą nową architekturę gospodarczą, finansową i polityczną, która musi być architekturą, do której mamy zaufanie. W tej chwili jesteśmy na dobrej drodze do budowy Unii Bankowej i czekamy na zatwierdzenie przez Radę i przez Parlament wspólnych decyzji. I jesteśmy również na dobrej drodze, żeby osiągnąć konsensus w Europie, jak naprawiać tę gospodarkę. W naszym kraju myśmy wznowili konwencję, która zajmuje się kwestiami integracji europejskiej, zarówno wśród ekspertów, ale również wśród szerokiej rzeszy naszych obywateli, gdzie się omawia wyzwania i przyszłość Europy. Jeśli chodzi o naszą refleksję nad Europą i jej przyszłością, to taka refleksja musi być oparta na faktach, a nie na mitach i uprzedzeniach. I musimy stosować dwie zasady, które są podstawowe. To jest odpowiedzialność i solidarność. Wszystkie państwa muszą z odpowiedzialnością wypełniać swoje zobowiązania dotyczące konsolidacji finansów. Jeśli tak zrobią, to wtedy mogą realizować solidarność europejską. Bo jeśli zignorujemy odpowiedzialność, wtedy zbliżymy się do tej Europy wielu prędkości. Natomiast my na Słowacji jesteśmy za Europą 28 krajów. Ale jeśli dwie prędkości zostaną, albo więcej, zostaną wprowadzone w Europie, Słowacja
chce zostać wśród czołowych państw Europy, bo przyszłość dla nas zwiąże się ze ściślej współpracującą Europą. W przeciwnym razie takie małe kraje jak Słowacja zostaną zmarginalizowane. Dla Słowacji nie ma alternatywy dla członkostwa w Unii Europejskiej. Kończąc, chcę zacytować Jeana Monneta, jednego z założycieli Unii Europejskiej, który w 1954 roku, podkreślam, w 1954 powiedział, że nasze kraje stały się zbyt małe dla dzisiejszego świata, jeśli porównamy je z potencjałem nowoczesnego świata i w odniesieniu do wielkości państw jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie dziś czy jutro. Dziękuję Państwu bardzo.